Siergiej, przyszedłeś do Lecha, ale nie jest to twój pierwszy kontakt z Polską. Wcześniej miałeś już kontakt z Polską, prawda? Gdzieś w tych kategoriach młodzieżowych na początku twojej kariery przyjeżdżałeś już do Polski. Tak, kiedy był maleńki, naszą szkołę przygłaszali. Tak, kiedy byłem mały, zapraszano nas, naszą szkołę, na turnieje w Białymstoku. Jeździliśmy tam i graliśmy kilka razy turnieje towarzyskie. A kiedy byłem starszy, grałem w reprezentacji juniorów, także przeciwko juniorom z Polski. Poza tym grałem w reprezentacji młodzików przeciw waszej młodzieżowej reprezentacji. Przeciw zbornej Polski Młodzieżnej. Jak się rozwijała twoja kariera? Pierwsze kroki stawiałem na Białorusi w Grodnie. Zaczynałem w szkole w Biełkart. Kiedy miałem 15 lat, otrzymałem zaproszenie do Mińska, do klubu piłkarskiego Lokomotiv. Pojechałem tam i tak rozpoczęła się moja profesjonalna kariera w mińskiej Lokomotywie. Grałem tam 3 sezony. Profesjonalna kariera w mińskim Lokomotivie. Ja odegrał. Potem przeszedłem do Batę Borysów, z którym zdobyłem tytuł mistrza Białorusi. Potem przyszedł borysowski Batę, z którym stał czempionem Białorusi. Ciężko było przeskoczyć do tej piłki profesjonalnej, do tej najwyższej klasy rozgrywek, dostać się do tego pierwszoligowego zespołu, bo to chyba jest taki dosyć duży skok zawsze dla piłkarza. Oczywiście, że ciężko, ale ja zawsze dążyłem do tego, by grać się na wysokim poziomie. Poza tym sama piłka daje duże przyjemności, dlatego też nie mogę powiedzieć, że ciężko czy nieprzyjemnie jest w nią grać. Piłka sprawia mi przyjemność, a co ważniejsze, bardzo przyjemnie jest zdobywać kolejne szlify, wygrywać. Tak, to przyjemne. To przyjemne. Jeśli się nie mylę, zespołem Batę Borysów na Białorusi wywalczyłeś 4 razy tytuł mistrza kraju. Tak, 4 razy pod rząd byliśmy mistrzami Białorusi. Czy to był taki punkt decydujący, że zdecydowałeś się odejść? Wiadomo, że jeżeli osiągnie się coś 4 razy z rzędu, no to chyba w danym kraju jest wszystko, co można było osiągnąć w tym klubie. Tak, takie 4 tytuły mistrza sprawiły, że było to prostsze grać jako mistrz. Ale zawsze chcę się dalej doskonalić, iść ku postępowi. Dlatego zdecydowałem się zmienić klub, kraj, aby dalej doskonalić siebie i iść naprzód. Czy wiedziałeś, że byłeś obserwowany przez skautów poznańskiego Lecha? W principie ja był w kursie. Tak, ogólnie rzecz biorąc byłem dobrze zorientowany. Ale nie zaprzątałem sobie tym głowy, pracowałem spokojnie, nie denerwowałem się z tego powodu. Grałem spokojnie, wychodziłem na boisko, trenowałem. Spokojnie grał, wychodził na pole, trenował. Podobno miałeś oferty także z innych polskich klubów. Jeśli to prawda, to dlaczego akurat wybrałeś te z Poznania? Był interes z drugich klubów, Owszem, były propozycje z innych klubów, ale najbardziej konkretną i zdecydowaną przedstawił Lech. W zasadzie dlatego przyszedłem do Lecha. Oferty innych klubów nie były do końca konkretne. Przedłożenie z drugich klubów były kita. Liba tam był wariant z arendy, liba nie совсем konkretny. W Poznaniu jesteś już kilka dni, no ale głównie spędzacie na razie czas na zgrupowaniach, bo to w Hiszpanii za moment wylatujecie do Turcji. Ale czy zdążyłeś już poznać troszeczkę to miasto, czy zdążyłeś je zwiedzić? Udało mi się kilka razy pojechać do centrum miasta, zwiedzić je. Ogólnie rzecz biorąc, spodobało mi się. To duże i interesujące miasto. W obecnych czasach jest spokojnym i nie jest tak ogromnym miastem. Czyli jest takie, jak powinno być. Ogromny i spokojny. To, co w principie nada. A jak się czujesz tutaj w drużynie poznańskiego Lecha, bo tutaj w Lechu Poznań jest spora reprezentacja zawodników z Bałkanów, z Ameryki, za wschodniej granicy nie ma nikogo. Czy nie czujesz się troszeczkę samotny w tej kadrze? Nie stanowi to dla ciebie jakiegoś problemu? W principie хорошо.
Ogólnie rzecz biorąc jest dobrze. W zasadzie byłem zdziwiony, że tak dobrze przyjęto mnie w zespole. To dobra drużyna. Wszyscy są bardzo komunikatywni, otwarci. Dlatego było mi miło, że tak ciepło zostałem przyjęty. Nie było jakichś problemów w komunikowaniu się, gdyż język serbski jest podobny do rosyjskiego i język polski w zasadzie też jest podobny. Mimo iż czasem nie wszystko jest zrozumiałe i nie zawsze można porozmawiać, ale i tak komunikuję się z chłopakami, z kolektywem i na razie jest wszystko w porządku. Пусть не совсем все понятно и не совсем все получается разговаривать, но я общаюсь с ребятами, с коллективом, и пока все складывается хорошо. Mówią, że o tobie poznańscy kibice, bo na zgrupowaniu w Hiszpanii zdołałeś już strzelić kilka bramek. Czy słyszałeś już o tych kibicach, o panującej tu w Poznaniu atmosferze? No tak, конечно, słyszałem. Kiedy сюда jechał, mnie говорили знающие люди. Naturalnie, że słyszałem o tutejszych kibicach. Kiedy tutaj jechałem, to znani mi ludzie opowiadali mi. Ja także pytałem, co wiedzą o Lechu, a ludzie, których znam, opowiadali o tutejszych dobrych kibicach, których jest bardzo dużo i wydają się najbardziej silnymi z polskich kibiców. Na Białorusi są znani i sądzę, że w Europie także. W Polsce, no i jakby słuch o nich, i w Białorusi o nich znają. Ja myślę, i w Europie też. A czy lubisz grać pod presją, czy lubisz taką gorącą atmosferę na stadionie, taka jak panuje tutaj między innymi w Poznaniu? No, конечно, любому футболисту, мне кажется, приятно выходить на поле. Wydaje mi się, że każdy piłkarz lubi wychodzić na boisko, kiedy jest dużo kibiców. I w zasadzie piłka nożna jest przecież dla nich stworzona. Zawsze jest miło, kiedy trybuny są pełne, a zwłaszcza jeśli oni tobie kibicują i chcą, abyś ty wygrał i pokazał dobrą grę. Za ciebie i chociażby to wygrał i pokazał lepszą grę. Teraz troszeczkę tak bardziej o tych twoich zainteresowaniach piłką nożną. Jaki jest twój ulubiony styl gry? Drużyna, która go prezentuje, twój ulubiony zawodnik? No, ja naprawdę lubię grać w taki bardziej atakujący styl. W zasadzie lubię styl ofensywny, ale sam siebie uważam za obrońcę pierwszego planu. Lubię atakować, zdobywać gole, podawać piłkę. Lubię zabijać goły, dawać передачи. Ulubiony klub? No nie wiem, na pewno kluby, w których grałem. Batę Borysów, teraz Lech. Ulubiony piłkarz? Wcześniej bardzo podobał mi się Ronaldo, Zidane. Teraz największy szacunek wśród piłkarzy mam do Francesco Totiego. Ronaldo, Zidane. Сейчас, ну, такое наибольшее, наверное, уважение именно среди футболистов это Франческо Тотти. Czym zajmujesz się poza piłką nożną? Jakie jest twoje hobby? Jak spędzasz czas po treningach, po meczach? Ну, люблю ходить куда-нибудь. Lubię sobie pochodzić po mieście, pójść do kawiarni. Na Białorusi często chodziłem do kina. Często chodził w kinoteatr. Mogę też siedzieć w domu, oglądać filmy. Bardzo często oglądam piłkę nożną. Z przyjemnością Ligę Mistrzów. Osobno Ligę Czempionów. Czyli głównie twoje życie kręci się cały czas wokół piłki. To jest taka twoja pasja. No tak.